Marzena Kawa, dzień dobry. Napłynęło do nas chłodne powietrze z północnego zachodu. Temperatura nie jest zbyt wysoka, zwłaszcza na północy kraju. Nad morzem cały czas pojawiają się chmury związane z niżami, a także z frontami atmosferycznymi. Front atmosferyczny dziś będzie przynosić przelotne opady deszczu, a także popołudniowe burze na krańcach północnych. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i przed południem tych chmur będzie zdecydowanie więcej. Im dalej na południe, tym więcej szans na pogodne niebo, bo to na pogodę częściowo będzie wpływać wyż. Temperatura koło godziny 10-11 to maksymalnie 15-16 stopni na północy kraju, ale przy tym dosyć intensywnym wietrze odczuwalna temperatura będzie niższa. Im dalej na południe, tym cieplej, do 17-18 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że ciśnienie w drugiej części dnia zacznie rosnąć, ale też będzie rosła temperatura. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy do 20-22 stopni. Najcieplej ma być w Małopolsce, ale dosyć przyjemna temperatura także na krańcach południowo-wschodnich. Cały czas południe kraju do końca dnia pozostanie pogodne, słoneczne, w wielu miejscach niebo nawet może być bezchmurne. Im dalej na północ, tym więcej chmur przelotnych opadów deszczu i wspomnianych popołudniowych burz. Te burze mogą być miejscami intensywne zarówno na Suwalszczyźnie, także na Mazurach oraz na Podlasiu. Ciśnienie powoli będzie rosło. Ale jutro nad Polską pojawi się kolejny front atmosferyczny i nie odpoczniemy od deszczu. Tym razem ten front będzie wędrować z północy na południe. Wciąż będą potrzebne parasole, tym razem już wszędzie, także na południu kraju. Temperatura prawie się nie zmieni. Za to na cieplejsze masy powietrza, na wyższą temperaturę do 20-23 stopni, to prawie w całym kraju, będziemy musieli poczekać do środy. Od środy zdecydowana poprawa pogody. Do zobaczenia.